Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi. Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Zważa na nie Twój sługa i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy, oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych, także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wszelkiego występku. Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój i Panie, jeżeli dopuściłem się tego, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli zło wyrządziłem memu dobroczyńcy i doszczętnie złupiłem mego wroga, niech ściga mnie i schwyci nieprzyjaciel, niech wdepcze w ziemię moje życie, a godność moją niechaj w proch obali. Powstań, Panie, w Twoim gniewie. Podnieś się przeciw zaciekłości mych wrogów. Powstań na sąd, któryś zapowiedział. Niech Cię otoczy gromada narodów, a Ty zasiądź nad nimi wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest we mnie. Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg jest dla mnie tarczą. On zbawia ludzi prostego serca. Bóg, sędzia sprawiedliwy. Bóg, co dzień pałający gniewem. Jeśli się nie nawrócą, miecz swój wyostrzy, łuk napnie i w nich wymierzy. Przygotuje na nich pociski śmiertelne, sporządzi swe ogniste strzały. Oto wróg począł bezprawie, brzemienny jest udręką i podstęp rodzi. Wykopał dół i pogłębił, lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.
Złość jego obróci się na jego głowę i własny gwałt spadnie mu na ciemię. Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość jego. Psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Zachowywali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Módlmy się. Boże, Ty nam objawiłeś tajemnicę Twojego słowa przez świętego Jana Apostoła. Oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli i umiłowali naukę, którą głosił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.